Rozumiem, bo to naprawdę panu radnemu chodzi, przyniosą wyrzucenie cztery załatwienia. Niemożliwością. Dobrze, 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 dziękuję panu burmistrz. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie mówiącym o interpelacjach i zapytaniach radnych? Pan radny Tomasz Kojder, bardzo proszę, pan przewodniczący komisji. Bardzo proszę, jeżeli można. Proszę bardzo, pan kierownik odpowie. Bardzo proszę, pan kierownik sobie. Dobrze, przewodniczący, pani burmistrz. Wniosek jest złożony. 7 czerwca złożono wniosek. Trwa rozpatrywanie. Tego wniosku nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu finansowania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tymże punkcie? Bardzo proszę, pan przewodniczący Tomasz Majba. Przewodniczący, panie burmistrz, szanowni państwo, w mediach, w telewizji, w prasie słyszymy o programie pod tytułem Duża Rodzina 3+, rodzina wielodzietna. Zadam pytanie z tego tytułu, z tego miejsca do pani burmistrz. Jest o tym, że niektóre samorządy już realizują ten program od dłuższego czasu, niektóre na przykład jak Jarosław od niedawna. Stąd pytanie moje, co zrobiono w tym kierunku, aby rodzinom wielodzietnym w mieście Przeworsku pomóc. Mam tu na myśli zapisy, czy istniały zapisy w nowej umowie dotyczącej wywozu śmieci. Mam tutaj na myśli korzystanie z obiektów, z dobrodziejstw, które miasto oferuje, a mianowicie pływalnia kryta oraz obiekty należące do Mosilu w Przeworsku. Zważywszy, że za 3 dni inauguruje sezon letni, sezon wakacyjny, pływania odkryta, z tego co się orientuję. Stąd moje pytanie. Pamiętam, że na sesji w marcu tego roku pani burmistrz wspominała o tym, o realizacji, o chęci przystąpienia do takiego programu. Miał 3 miesiące i chciałbym usłyszeć, czy coś zostało zrealizowane, a jeżeli już, to od kiedy możemy się spodziewać takiej pomocy wielodzietnym rodzinom w Przeworsku na wzór tych sąsiednich samorządów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Dziękuję bardzo. Ja na ostatniej sesji nawet mówiłam o tym, że nie będziemy jeszcze wprowadzać. Mamy przygotowany projekt uchwały. Bierzemy wszystko pod uwagę. Policzone rodziny, policzone dzieci, jakie skutki ewentualnie by to rodziło. Przywiozłam ze spotkania pana prezydenta także materiały, aby się powzorować jeszcze, stąd też chcemy przyjrzeć się, jak to robią samorządy. Grodzisk Mazowiecki na przykład, który od lat już właściwie pierwszy taki to był pilotażowy program przygotowany przez tę gminę. I poza tym usłyszeliśmy, że będzie drukowana karta przez Mennicę Państwową, więc tutaj o tyle by to było dla nas korzystne, że już samorząd nie byłby obciążony tym wydatkiem. No ale tutaj takie miejsce, powiem jasno, Kowlica nam tam napisali w tym, to było zdaje się interpretacja do zapisów dotyczących właśnie pomocy rodzinie. Poza tym Urząd Marszałkowski wprowadził także tę kartę. Też mamy na uwadze oczywiście to, co przygotowaliśmy, to korzystanie z obiektów, to korzystanie z Miejskiego Ośrodka Kultury. Także no też to wszystko trzeba było jeszcze raz przeanalizować, jak to będzie z filmami, z wejściami na filmy do Miejskiego Ośrodka Kultury, bo wiadomo, że wystawy to u nas są nieodpłatne, więc nie ma tutaj już jakichś zwolnień, ale baseny. Podpisałam dzisiaj zgodę, pani dyrektor może potwierdzić, z MOPS-u 210 rodzin objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostaje zwolnionych z odpłatności wejścia na basen. Ten otwarty. Półkolonia, która będzie w Miejskim Ośrodku Kultury, także dzieci wszystkie otrzymają
nie tradycyjnie już, a jak znam życie, to napiszą kolejni, nawet i dorośli niejednokrotnie piszą, bo właściwie już wszyscy teraz piszą o nieodpłatne korzystanie z wszystkich obiektów, także czasami się zastanawiam, czy uchwała, która mówi o odpłatności za obiekty sportowe, czy ma rację bytu, bo raczej staramy się rozumieć wszystkich, i tych młodszych, i tych starszych, i stowarzyszenia, i wszystkie obiekty, które są pod właściwie pomocniowskim, pod zarządem, tak, czy miasta, mogę tak ogólnie powiedzieć, są udostępniane, czego przykładem było także ostatnie spotkanie podsumowujące Orzełka, Stowarzyszenia Orzełek, gdzie było udostępnione boisko i obiekt sportowy, a jeszcze dodatkowo przydzieliłam środki na to, aby dzieci miały także rozrywkę. Na co poszły, nie wiem, te pieniądze, wiem tylko, że na taki cel zostały przeznaczone, a zabawa była, więc myślę, że wszyscy z tego skorzystali, i młodzi, i dorośli. Także to mogę powiedzieć, odpowiadając tutaj panu. Myśmy mieli już przygotowany na poprzednią sesję projekt uchwały, ale po moim wizycie w Warszawie i po tych informacjach tak zadecydowałam, że jednak powinniśmy jeszcze popracować nad tym. Tu zresztą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej także tą sprawą się zajmuje. Wydawałoby się, że to nie będzie takie skomplikowane, mimo wszystko jednak trzeba patrzeć na skutki, jakie będą, bo kartę też trzeba wydrukować. Oglądałam kartę wydrukowaną w Jarosławiu, także no tak, właśnie no, to wszystko wiąże się oczywiście z obciążeniem finansowym, ale na pewno na początek wprowadzimy ulgi korzystania, bo tak też przewidywaliśmy skorzystania z wszystkich obiektów naszych w mieście nieodpłatnego, a potem zobaczymy, bo to jest tak, że rodzic, opiekun plus jedno czy dwoje dzieci, mówię, propozycje już mamy i właściwie projekt uchwały był przygotowany, ale chcemy jeszcze troszeczkę go zmodyfikować. To jest moje zdanie. Dziękuję bardzo, pani burmistrz. W rozmowie z rodzicami rodzin wielodzietnych okazało się, że największą wygodnością, największą pomocą ze strony miasta, bardzo często powtarza się, to jest ulga na śmieciach. Taką uchwałę ma miasto Dymu już od pół roku funkcjonuje, więc to jest moja prośba, żeby to kiedykolwiek uwzględnić, a pytałem też, czy w związku z inauguracją sezonu napływami krytyjnym do odkrytej przy ulicy Krakowskiej nie udałoby się to za 2-3 dni, więc czy wakacje, czy na wakacjach dzieci z rodzin wielodzietnych nie mogą jakieś ulgi z tytułu chodzenia na pewno. Jeżeli nie są pod opieką, to na pewno też chcemy to wprowadzić. Nie wszystkie rodziny są pod opieką i kurczę, to pomoc. Dziękuję bardzo. Wiem, że myśmy, przyjmując właśnie zapisy mówiące o opłatach, pewne rzeczy były brane pod uwagę. Ale rozumiem, że tutaj jak trzeba by było, to jest to zanotowane i można sobie spokojnie jeszcze porozmawiać. Dobrze, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie ja taką wnoszę interpelację z prośbą pani burmistrza o przygotowanie informacji. Oczywiście to jest w związku z pismem, które miałem do wiadomości. Przygotowanie informacji dotyczącej ilości złożonych wniosków na tak zwaną schetynówkę na ulicę Sportową i Rolną wraz z datą, kiedy były składane. Jak również z zaznaczeniem, jakie to by było w danym momencie dofinansowanie, czyli jaki by był stosunek procentowy środków, które musielibyśmy włożyć. Jak były składane po prostu, bo takie pismo przeszło przez moje ręce, ja taką prośbę mam. To by była jedna moja interpretacja. Druga,
Proszę również o przygotowanie wieloletniego programu finansowego za wykonanie budżetu za 2013 rok. Bardzo proszę. To jest czas, nic się nie dzieje. Teraz okres wakacyjny mamy, bo lipiec jest okresem wolnym. Także bardzo bym prosił. I także tutaj chciałbym teraz już tylko zapytać na temat związany z uchwałą, która obowiązywała do czerwca, mówiąca o pewnych ulgach i dla osób, które firm, które otwierają u nas działalność gospodarczą. Oczywiście tam były zastrzeżone, dla jakich firm to nie było. Myśmy rozmawiali bodajże na poprzedniej sesji albo na wcześniejszej, że można by było taką uchwałę podjąć, żeby zachęcać takich innych klientów, którzy mogliby u nas jakieś firmy otworzyć. Dlatego też prosiłbym o zastanowienie się, jeżeli ewentualnie dojdziemy do takiego wniosku, żeby taką uchwałę podjąć, która będzie otwarta dla tych, którzy może w jakiś sposób przyciągniemy, żeby inwestowali w naszym mieście. To by było tyle, jeżeli chodzi o moje tutaj interpelacje i zapytania, to też propozycje. Dobrze. Oczywiście ja tutaj nie żądam żadnych w tym momencie odpowiedzi, bo rozumiem, jest czas na przygotowanie, nic się nie dzieje. Także teraz bardzo proszę. Tę świadomość i można sprawdzić pewnie zapis w protokole, że ja powiedziałam wtedy, że na spetynówkę niestety nie będzie na spetynówkę potrzebna, jest kwota 200 tysięcy. Więc dzisiaj odpisałam odmownie, że rezygnujemy z tej spetynówki, co mówię już dzisiaj, rano pismo wyszło z urzędu. Tak, nie, wyszło rano pismo, ponieważ zastanawialiśmy się już po raz kolejny. Nie ma takiej możliwości, żeby i podobna, i sportowa, i co tam jeszcze dookoła, bo po prostu za chwilę następni. Tutaj pan przewodniczący z osiedla na komisjach mówił o tym, że ulica Rzeczna czeka, kolejna ulica czeka, więc rynek oczywiście jest zgłaszany, że przydałoby się nową na pierzchni Czeńskowski koło sanepidu. To są rzeczy bardzo, bardzo potrzebne. Także trzeba było po prostu zdecydować. Ja wiem, że są sprawy dla pana priorytetowe i te kolejne, jak gdyby na kolejnym miejscu się plasujące, ale taka jest rzeczywistość. Myślę, że pan budżet tak świetnie zna, że wie, co tam jest. Dziękuję bardzo. Dobrze, panie burmistrzu. Ja rozumiem pani teraz wystąpienie. Ale ja po prostu składam interpelację, żeby mi przedłożyć na piśmie, ilekroć były składane taki wniosek, w jakim terminie, z datą i jakie byłyby wskaźniki procentowe. Czy 50 do 50, czy 30 do 50. Będziemy myśleć, ja tutaj nie mówię, że składam wniosek, żeby zabezpieczyć środki, tylko chcę uzyskać informacje, dlatego ja tutaj nic więcej nie chcę dyskutować, zabierać czasu. Tylko składam interpelację w formie akurat niesłownej, nie przygotowałem na piśmie, o to, żeby przygotować taką mi odpowiedź. I to jest wszystko. Teraz jeżeli chodzi o to, co pani powiedziała, bo ja bym tego w ogóle tak nie poruszał, ale o to, co pani powiedziała, na ulicę Sportową, przepraszam, ulicę Pogodną, która została inwestycja rozpoczęta i tam mamy taką sytuację, że zresztą ja już nie będę mówił, jaka sytuacja jest, bo to nie ma potrzeby, już raz było na sesji i nie będę mówione. Po drugie, ja prosiłem o 80 tysięcy raz, doszliśmy do porozumienia, że to jest 40, więc jaki wpływ ma 40 tysięcy na 250, które jest potrzebne na ulicę Sportową? Czy też ulicę Rowno. Także to mówię, no ja staram się rozumieć niektóre rzeczy, dlatego też doszliśmy do porozumienia, zeszliśmy do 40 tysięcy, a ja dałem nawet dwie propozycje, skąd te pieniądze znaleźć, bo jedna była, że nie da się, dałem drugą propozycję,
No i doszliśmy do porozumienia, ja za to dziękowałem i cieszę się, żeśmy doszli do porozumienia i myślę, że tutaj tak mała kwota tak dużego wpływu nie miała, ale do tego chciałem się odnieść na to, co pani mówiła, a tutaj interpelację podtrzymuję i proszę tylko mi ją odpisać na piśmie i nic więcej, bo nie chcę zabierać czasu. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do następnego punktu dzisiejszej sesji, czyli odpowiedzi na interpelacje, wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzenia Komisji Rady. Czy ktoś z państwa radnych oczekuje na odpowiedzi lub też wnioski złożone? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do punktu następnego. Wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Krzan, a potem pan radny Żuk. Bardzo proszę, pan radny Krzan. Rozumiem, czyli pan rezygnuje. Bardzo proszę, pan radny Żuk. Pan przewodniczący, pan radny komisji. Ja mam zapytanie, kiedy rozpocznę pracę na remontowym wysiłku? Pół roku mija. Tam byłabym u was w Pergielinie. Ta ulica miała w 2012 remontowana, 2013, Liszkowa jest 2014 i nic się nie wiem. Kiedy wreszcie tą ulicę zacznie remontować? Chciałbym zostać konkretnie. Dobrze, jeśli nie jest to możliwe, bardzo proszę. To jest destynacja? Panie, panie radny. Dobrze, to odpowiem na piśmie. Dobrze, panie radny, otrzyma pan odpowiedź w terminie ustawowym na piśmie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny. Jest pani komisji pytanie. Czy w 2013 w czerwcu złożyłem wniosek do pani burmistrz konsultacji wcześniej z panią Mazur o możliwości przystąpienia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej działki tam przy placu zabaw, którą pan dokupił 2 lata temu, która jest przeznaczona na teren zielony, jest właścicielem. Chodziło mi o to, żeby poszerzyć własność tej działki na cele komercyjne i zaprosiłem tam we wniosku na cele parkingowe, po prostu mi chodziło. Wiem, że pani nie miała obowiązku ten wniosek odpowiadać na niego, no bo nie ma konieczności, tylko pytam, czy w ogóle rozważała pani taką możliwość wystąpienia do tego planu, czy nie. Bardzo proszę, że jest to możliwe, pan burmistrz, proszę. Panie przewodniczący, trudno, żeby nie od razu tak, bo pan przypomniał sobie, co było rok temu. Ja mam taką ilość spraw na co dzień, że po prostu muszę wrócić do tej sprawy, dopytać u pani kierownik i wtedy odpowiem, tak, że będzie to wtedy jak najbardziej wiarygodne. Rozumiem, czy dostanie pani odpowiedź na piśmie zgodnie z procedurami, tak jak tutaj poprzednio pana przewodniczący. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tematyce związanej z tym punktem? Nie widzę. Czy ktoś z mieszkańców jest z podróżą? Bardzo proszę, pani przewodnicząca Maria Krupa. Szanowna pani burmistrz, Wysoka Rado. Ja 4 kwestie, krótko i na temat. Pierwsza sprawa to mieszkańcy ulicy Wiśniowej zwrócili się do mnie, że na końcu tej ulicy mieli mieć postawione lustro. Podobno byli gdzieś tutaj w urzędzie w tej sprawie i prosili, i dlatego przypominają się, jeżeli jest to możliwe, żeby to zrealizować. Druga sprawa to ulica Chruściela. Tam na końcu, już jak jedziemy na chałupki, tam jest piękny nowy chodnik. Mieszkańcy bardzo dbają, szczególnie ci, do których przylega on do posesji. No i z tego możemy być dumni. Ale jest część chodnika i to bardzo długa, gdzie przylega pole orne, a dokładnie kukurydza. No i tam mamy taki zielony dywan. Wiadomo, że to niszczy ten chodnik i trzeba coś z tym zrobić. Nie wiem gdzie, chyba z panem radnym, czy tego nie ma, to byśmy obydwoje wyszli, no bo trudno tych mieszkańców jakoś wywoływać. Więc bardzo bym prosiła o poradę, co z tym problemem zrobić. Trzecia sprawa to ulica Gorniczyńska. Jadąc od miasta pod wiadukt na wysokości kamienicy Rolskiej, to jest taka znajoma. Tam nie wiem, co się stało, czy jezdnia się zapadła, czy te zbiór tej wody nie wpływa tam. W każdym bądź razie tam jest ocean.
wystarczy trochę wody. Dzisiaj rano jechałam. Jest taka ilość wody na jezdni, że to tak momentalnie się wjeżdża w to i to stawia ogromny opór. Ja nie wiem, co to jest i to jest już od dłuższego czasu. Zresztą mam sąsiada, jednego i drugiego, i też jeżdżą tamtędy i na pewno wiedzą o tym, więc bardzo proszę, żeby to coś mi w tej sprawie pomóc. I czwarta kwestia, to w imieniu dzieci z naszego osiedla kłaniam się w sprawie ławeczki. Wprawdzie wakacje, no może nikt tam leżał nie będzie, ale ławeczka tam na przystanku bardzo by się nam przydała. To wszystko. Dziękuję. Na przystanku autobusowym, bo one kładą plecaki tam. Bo na razie to na jezdni. Dobrze, ja rozumiem, że to są takie informacje i prośby w tematyce, której pani mówiła. To bardzo proszę. Wczoraj wpłynęło pismo od pana radnego Łuczyka w sprawie do wiadomości, bo chodnik dotyczy powiatowego zarządu dróg. Także do nich się zwrócą. Nie mogę się tutaj wypowiedzieć w tej kwestii, bo ilekroć się zwracam o to, żeby jednak utrzymać te chodniki. No, musimy to sami po prostu po części, bo też nie możemy. Jest po prostu tam po pana Kopińskiego, pani tam mówi o tym. Tam, gdzie te nowe domy. No. I tam jest pole kukurydzy, takie no, wysokiej kukurydzy. No to podobnie zresztą tylko to jest nasz chodnik i nasza droga za życie. No, tam też jest nasz zrobiono chodnik, który mało kto chodzi, za to wszystko tak, z pola tak. Wysiewa się na ten chodnik. Jest to, tam już dużo problem. Jeżdżą samochodami, stąd właśnie problem, bo nie zniszczą tej trasy. Dziękuję bardzo. Dobrze. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przechodzę do punktu 19, czyli ostatniego. Zamykam 53. zwyczajną sesję Rady Miasta Przeworska. Okres związany z lipcem jest to okres urlopowy. Życzę wszystkim wypoczynku, spokoju. I następna sesja będzie zwyczajna w sierpniu.